Podnieś rączkę, Boże Dziecię, błogosław ojczyznę miłą, błogosław ojczyznę naszą, zawsze Tobie wierną, zawsze ze zruszeniem i radością święcącą Boże Narodzenie. Błogosław polski naród rozdarty, cierpiący, rozproszony po wszystkich krajach świata. Błogosław szczególnie tę część naszego narodu, która żyje w tym kraju i cierpi w nim najwięcej. Błogosław więźniów i zesłańców, błogosław rodziny nasze, które ten święty wieczór wigilijny ronią łzy smutku i tęsknoty z powodu bolesnej, przymusowej rozłąki ze swymi najukochańszymi. Niech to Boże Narodzenie pogłębi w nas nadzieję lepszej przyszłości, której smutek i tęsknota w radość się przemienia. Tego sobie nawzajem życzymy, dzieląc się radosnym, tradycyjnym opłatkiem wigilijnym, wyobrażającym Jezusa dziś nam narodzonego. Właśnie niech On napełni nas wszystkich pokojem. Tego życzę władzom naszego miasta, powiatu. Tego życzę wszystkim mieszkańcom naszego miasta, zakładom pracy, szkołom. Niech Boża Dziecina nam błogosławi. Szanowni Państwo, bardzo trudno coś powiedzieć po tak pięknych słowach księdza dziekana. Ale ja z tej strony chciałem bardzo Państwu podziękować, że jesteście, że od 9 lat dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Oświęcimiano możemy się co roku na tydzień przed Wigilią spotykać się na coraz piękniejszym rynku naszego miasta, miasta Oświęcimia. Chciałbym na te nadchodzące święta Bożego Narodzenia, chciałbym życzyć Państwu przede wszystkim dużo spokoju i zdrowia, a na ten nadchodzący rok 2017 byłby lepszy, a jeżeli nie mógłby być lepszy, to żeby był spokojniejszy. Dużo, dużo zdrowia do siebie roku. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja także przyłączam się do podziękowań dla Stowarzyszenia Oświęcimianie, Oświęcimianom i dla osoby Jacka Grossera, który był pomysłodawcą właśnie tej wigilijnych spotkań. I wpisało się to już pięknie w klimat naszego miasta i stało się tradycją, że przed świętami Bożego Narodzenia spotykamy się właśnie tutaj, na oświęcimskim rynku od 3 lat, bo spotykaliśmy się jeszcze w innych miejscach, ale od kiedy on już jest oddany, to myślę, że to już będzie stałą tradycją, że właśnie będziemy się tutaj spotykać. Będziemy mogli sobie przekazać życzenia, bo to prawda święta za tydzień, ale tak naprawdę dzisiaj spotykamy się jako wspólnota miasta Oświęcim, ziemi oświęcimskiej właśnie w tym miejscu, żeby przekazać sobie życzenia zdrowia, pomyślności, wiele radości, żeby każdy właśnie te święta mógł je spędzić rodzinnie, w towarzystwie najbliższych i żeby był to taki czas spokoju, refleksji i radości. A w nowym roku życzę Państwu wiele pomyślności. Żeby to był rok dobry dla Państwa, dla każdego z Państwa indywidualnie, dla Państwa rodzin, ale także, żeby to był dobry rok dla naszego miasta, dla ziemi oświęcimskiej. Żebyśmy właśnie byli taką wspólnotą, jedną rodziną i mieli też satysfakcję z tego i dumę, że jesteśmy mieszkańcami naszego miasta. Wszystkiego dobrego, wiele pomyślności. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, to jest ten moment, kiedy możemy złożyć życzenia osobom, które tu dzisiaj spotkaliśmy. Jeśli jeszcze do Państwa nie dotarły opłatki, to za moment myślę, że będzie można je odebrać. Pojawią się wśród Państwa przedstawiciele. Będziemy z sobą dzielić opłatę, chleb miłości. A łamiąc okruch biały wśród nocnej świętej ciszy, niechaj się serca nasze jak dzwony rozkołyszą. Niechaj zamilkną swary. Thank you.